Ostatni szczyt zdobywamy. Już mamy w nogach około 15-16 km. Idziemy od rana. Jesteśmy w Beskidzie Żywieckim i wchodzimy od Przegibka na Bendoszkę. Lataliśmy już tutaj 4 razy i wziąłem Flywoo, a także Mavica 3. Na początku było bardzo chłodno. Później jak weszliśmy na Wielką Raczę, bo zaczęliśmy od Rycerzowej Górnej, weszliśmy na Wielką Raczę. I tam było spoko, oprócz tego, że delikatnie wiało i pizgało, bo było zimno, jednak zachmurzenie. Później w lesie była akcja taka, że mieliśmy bardzo błotnisty szlak. Na tyle błotnisty, że moje nogi wyglądają i spodnie, jakbym pracował przy wytwarzaniu betonu. No i dopiero od Przegibka, od hali Przegibek, a rozpogodziło nam się prześlicznie. Stwierdziliśmy, że trzeba jeszcze zaatakować Bendoszkę ze względu na jedną z piękniejszych panoram w Beskidzie Żywieckim. I mamy jeszcze niedaleko do krzyża, jeszcze na 200-300 metrów i będziemy. No i zastanawiałem się, jakie drony ze sobą zabrać i przygotowałem się na dwa warianty. Pierwszy wariant taki, że jest dużo ludzi, więc zabrałem Flywoo Explorer i spisuje się naprawdę petarda. Ma świetny zasięg, sterowanie z radia DJI. A latałem nim 4 razy już i chyba najfajniejszy lot to był, jak weszliśmy na Przegibek, albo jeszcze wcześniej nawet. Robiłem takiego dive'a. Najpierw nabrałem wysokości, a później taki przelot tuż przez całą halę i było naprawdę super. Teraz też bardzo dobry był przelot nad schroniskiem. To była też absolutna petarda. Dlaczego wziąłem Mavica 3? Ze względu na to, że on jest odporny na wiatr. I to jest wariant drugi, czyli odlatuje trochę od ludzi, dalej od szlaku i dzięki temu można zrobić fantastyczną panoramę, ale też on jest mocny, jeżeli chodzi o wiatr. To jest taki dron chyba największy z tych składanych w tej chwili. To wygląda super, już konkretnie widać krzyż na górze. No coś wspaniałego. Ja po prostu tam byłam, na górze. No tu jest konkretnie bardzo. Pracują sobie i odpoczywają na Przegibku. Fantastycznie, wynajęli sobie chatę w ile osób? 8? 8. No i mega. Fantastyczny pomysł, musimy powielić ten pomysł. W każdym razie pokazywałem im, na czym polegają loty Maviciem 3. Mieliśmy zoom 7-krotny, kapitalna paralaksa wyszła, a teraz pytali się o YouTube'a, no to im mówię, że będą przecież na tym vlogu. A lataliśmy też malutkim Flywoo przed chwilą. Drugiego. Tamten jest duży i tak lata sobie powolutku, spokojnie, a ten to taki zapierdzielacz. No. No. Jednak pierwsza połowa dnia była bardzo kapryśna. Mieliśmy i błoto, i brzydką pogodę, a teraz
przed zachodem słońca naprawdę rewelacje. Co prawda zeszło nam właściwie cały dzień nam zszedł na tej wędrówce. Ale mamy dobrą formę, bo ćwiczymy razem już pół roku. Jest mega fajna sprawa. A i druga rzecz, że teraz chyba były naprawdę najlepsze warunki. Widać małą Fatrę tak kosmicznie, bo jest cała ośnieżona tuż przede mną. Mi najbardziej to ten południowy groń daje w tyłek, bo tutaj mają strasznie duże przewyższenie, jak to widać. Taki, którego teraz nie widzisz za choinką. Taki jeden idzie do góry później. Jakieś 16-17 km, więc jest naprawdę mocno. Ale jeszcze do autka pół godziny. Bardzo fajne i loty. Jestem najbardziej zadowolony chyba z 7-krotnego zoomu w Mariku 3. Ale też parę lotów zrobiłem całkiem niezłych tych FPV, jeżeli chodzi o flywheel. On jest super też, bo nie przeszkadza ludziom. I kupiłem go właśnie z takim założeniem, żeby móc latać tak na pograniczu zasięgu ludzi, ale żeby im nie przeszkadzać, żeby nie wywoływać też takiego zbiegowiska i sensacji, że ktoś lata przy nich dronem. Więc pod tym względem na pewno się bardzo sprawdził. Teraz jak zostaliśmy przed zachodem słońca, kiedy słońce jest naprawdę nisko, to jest klimat niezwykły, bo mamy tak przepiękne te doliny, ale też pasma górskie tutaj stąd, z Żywieckiego Beskidu, to widać po 3-4, czasami nawet 5 różnych pasm i no genialnie, czy Tatry, czy Małą Fatrę, widać naprawdę fantastyczne, nie? Gorce widać stąd. No idź się przywitać. Chcę nagrać POV z perspektywy psa. Metrów? 22 km. O matko, a jak długo idziemy? 7 godzin 32 minuty i 4 sekundy. No to jest mocno. No i słuchajcie, pięknie, kończymy powoli naszego vloga. Trzasnęliśmy 22 km po górach. Obeszliśmy całą dolinę tutaj rycerki. Zaczynając od Wielkiej Raczy, a kończąc na Przegipku. Było naprawdę świetnie. Jestem też zadowolony zarówno z wycieczki, jak i z tych lotów. Bo w górach lata się inaczej. Kto latał FPV w górach, to wie. Też super, że nie wszędzie mamy jednak parki narodowe. I można polatać w wielu cudnych miejscach. A na pewno Mavic 3 też mi się sprawdził. Jestem bardzo zadowolony. No i trzeba trochę więcej w tym sezonie uskutecznić takich wycieczek. Bo warto. Pozdrowienia i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Pa!